No siema. Witam serdecznie wszystkich was tutaj, wszystkich też, którzy oglądają przed monitorami, chyba że TEDx korzysta z tych samych serwerów, co Komisja Wyborcza, wtedy witam tylko was, bo pewnie nie oglądają. Jestem Wojtek, robię program o historii razem z trzema moimi kolegami i jestem tutaj po to, żeby wam opowiedzieć, czy historia jest ważna, a jeżeli jest, no bo zakładając, że gdyby nie była, to by mnie tutaj dla was dziś nie było, to czy nauka tej historii musi być taka cholernie nudna, jak dla większości z was i dla mnie była w szkole, czy nawet po szkole. Okej. Zacznijmy w takim razie, postaram się jakoś tutaj nie rozwodzić nad tym, dlaczego system edukacji i nauka historii jest taka toporna, ciężka, żeby opowiadać wam o tych podręcznikach. Każdy z was miał podręcznik od historii. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda teraz. Mam brata w liceum, widziałem jego podręcznik do historii, teraz trochę do niego wracam, jak mam jakieś masochistyczne zapędy. Jezu, kaszana straszna. Nie jest tam to opisane w żaden fajny sposób. Zaraz wam powiem, jak to można zrobić w fajny sposób. Tylko najpierw powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle powinniśmy to robić? Po co nam cała ta historia? I czy to faktycznie jest taka nudna nauka, kompletnie do niczego niepotrzebna? Nie do końca tak jest. Znając historię, możemy osiągnąć demoniczny sukces, czy to w polityce, czy w biznesie, czy w show biznesie. O tych trzech przykładach tylko, bo naprawdę przykłady można mnożyć, wam teraz opowiem, jeśli łaska. Mówi się, że historia lubi się powtarzać. Spoko, ale to też nie do końca tak, bo historia się wręcz powtarza. I zacznijmy od tego pierwszego przykładu, od polityki. Wielcy politycy wiedzą to, ale to, że historia lubi się powtarzać, to jedno. Odważy trzeba się znaleźć w tym momencie i odnieść go odpowiednio do przeszłości. Okej. Kiedy były wojny o inflanty? To nie jest kompletnie ważne. Ważne są przyczyny, skutki, o tym też nie będziemy mówić. Ale jeśli już sobie wyobrazimy, że na przykład Iwan Groźny, który wjeżdżał nam na te inflanty, mówił, że on tutaj nie wjeżdża z żadną agresją. On broni interesów rosyjskiej mniejszości. 400 lat temu. Wiemy, o co chodzi? Wiemy, o co chodzi. Słuchajcie, idźmy dalej. Biznes. Znając historię gospodarki nawet, i to nie taką odległą wcale, moglibyśmy, albo przynajmniej niektórzy odpowiedzialni za to ludzie, mogliby wykombinować, że kurczę, coś niedobrego się dzieje, pamiętamy, co było ze świniami i z Rosjanami, może byśmy troszeczkę zmienili kierunek eksportu tych jabłek. To dzisiaj by nie było może takiego płaczu, a ci ludzie mogliby zarabiać konkretne pieniądze, a nie płakać, że nie mają za co. Albo robić jakieś inne problemy ze skupami. Idźmy dalej. Już mamy politykę, już mamy biznes, show biznes. Kto widział Interstellar? Stąd. Podobała wam się ścieżka dźwiękowa robiona przez Zimmera? Zimmer zgarnął pewnie zgrzewkę Oscarów już w swojej karierze. A prawda jest taka, że Zimmer doskonale zna i historię sztuki, zwłaszcza historię muzyki, bo motyw, który zrobił do Hannibala, napisał Bach 250 lat wcześniej. Poza tym Zimmer dobrze wiedział, że do tych numerów nie ma już praw autorskich. Wziął numer Bacha, skrócił arię de capo z 3 minut do minuty 17. Byk, Oscar. Jeżeli komuś podoba się ścieżka do filmu Interstellar, niech sobie posłucha jakiejkolwiek płyty Philipa Glassa. Ten sam temat. Mamy biznes, politykę i show biznes. Ludzie, którzy znali historię, potrafili to przełożyć na wymierny zysk. Więc skoro wiemy już, że historii warto się uczyć, że historia, okej, wtłaczana jest nam trochę, nie powiem na siłę, ale w sposób mało atrakcyjny, ale jednak chyba teraz, przynajmniej po części, wszyscy przyznamy, że jest cholernie ważna, to może rozpatrzmy, jak można się jej uczyć w sposób fajny? Ja tutaj nie będę wymieniał wszystkich metod, ponieważ ich jest od groma. Zacznijmy od tego, że są fantastyczne muzea, powstają. To jest ta nudniejsza część, muszę to powiedzieć po prostu. Mamy muzea, które już są jakby interaktywne. Mamy, okej, Assassin's Creed wyszedł niedawno, Unity bodajże. Tam można sobie hulać po tych wszystkich historycznych wnętrzach i historię poznawać. Mamy World of Tanks, gdzie 90 milionów osób dzięki tej grze poznało jakieś statystyki związane z czołgami. To niby nic, ale jednak to jest wiedza wtłoczona 90 milionom osób, ale to nie jest jedyny sposób na kreatywne wpajanie ludziom historii. I tutaj nie mówię o tym, żeby wtłaczać ludziom fakty, tylko
przekazywać pewne treści i uświadomić ludziom, że z tych treści naprawdę mogą korzystać i naprawdę zrobić pożytek dla siebie i być może jak ktoś jest na tyle miły, to dla społeczeństwa. My z kolegami, bo robimy taki projekt we czterech, stwierdziliśmy, że mamy na to jeszcze inny pomysł. Jeśli teraz dyrektora artystycznego mógłbym prosić o włączenie tego trailera do jednego z odcinków, to później wam wyjaśnię, o co chodzi. To tylko jeden z trailerów Historii bez cenzury, programu, który robimy już prawie rok i mamy nadzieję, że będziemy go robić jeszcze długo. Pozwólcie, że trochę wam o nim opowiem. Nie w kontekście przechwalania się, tylko w jaki sposób w tym programie staramy się te treści przemycić. Przemycić treści, które uważamy za ważne, za potrzebne, ale jednak jakoś nikt na to, kurczę, wcześniej nie wpadł. Muszę uważać na to kółko, jak w sumo, że nie można wyjść trochę. Ale wracając do tematu. Zacznijmy od tego, co robimy i po co. Ktoś powie, drewniak, pewnie żeby zarobić. Pewnie, że tak. Tylko, że w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że może to faktycznie kiedyś zacznie na siebie zarabiać program Historia bez cenzury. Robimy, co w naszej mocy, żeby tak było. Ale w pewnym momencie jakby coś do nas trafiło i stwierdziliśmy, kurczę, robimy fajną rzecz, może nie będziemy tego robili do emerytury i może nie kupimy sobie za to samochodów, chociaż fajnie by było, ale chyba znaleźliśmy jakiś patent, żeby ludziom przekazywać fajne treści i fajne wartości. Więc wiecie już mniej więcej, co robimy. Pytanie teraz może troszeczkę inne, jak to robimy i tutaj możemy to rozbić na język, który dla wielu osób jest kontrowersyjny, zresztą trochę im się nie dziwię, i na formę, co chcemy przekazać i od tego zaczniemy, jeśli łaska. Bo patent jest tak na dobrą sprawę cholernie prosty. Mówimy w naszym programie o seksie, pieniądzach i morderstwach. Ktoś powie, ha, no to super, to idź do tabloidów, dzbanie, nie? Ale nie, to nie jest tak. Faktycznie nas wszystkich to tutaj interesuje. I co więcej, ci ludzie byli dokładnie tacy. Ci ludzie, te persony historyczne z Pocztu Królów Polskich, z podręczników, oni naprawdę uprawiali seks, zabijali i bardzo lubili pieniądze, jak my wszyscy. Więc po pierwsze nas to interesuje, a po drugie, tak było. Przykłady, okej, jedziemy z przykładami. Wszystkie trzy weźmiemy sobie z jednego podwórka, mniej więcej z tego samego okresu. Mniej więcej. Dokładnie z tego samego okresu. Seks. Gdyby ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, nie wyjechał na dzisiejszy, w dużym skrócie, odpowiednik Erasmusa i nie poznał tam Katarzyny II, już wiecie, do czego pije, tak? Okej. Gdyby nie poznał tam Katarzyny II, jeszcze wówczas bardzo młodej, i nie wdał się z nią w romans, inna sprawa, że on miał tam kochanki, ona miała ze 100, ale był w niej przeogromnie zakochany i gdyby nie to, że był w niej ogromnie zakochany i umyślił sobie, że ona o nim cały czas pamięta, jak została carycą, to że ona zrobi sobie z niego męża i przez to zostanie carem i będzie tak super, to może nie byłby jej tak demonicznie posłuszny i nie doszłoby do pierwszych dwóch rozbiorów. Może miałby odrobinę własnego zdania, a nie tylko słuchał się dziewczyny, w której zakochał się za młodu. Mamy seks. Co tam było dalej? Pieniądze. Gdyby Stanisław August Poniatowski, ten sam gość, nie miał takiego talentu do przepierniczania pieniędzy w ogromnych ilościach i to nie swoich i nie zadłużył państwa w sposób bezapelacyjnie przeokrutny, to może Katarzyna II, jego dawna znajoma, nie powiedziałaby do niego, ej, no to jak ty masz takie długi, to ja odkupię te twoje długi, ale ty mi dasz, co z Polski zostało. Bo to był w zasadzie trzeci rozbiór. Może tego trzeciego rozbioru by nie było, gdyby tak bardzo Poniatowski nie lubił kasy. Co nam jeszcze zostało? A, morderstwo. Gdyby Katarzyna II, ta sama, nie zajęła się kwestią życia albo inaczej śmierci swojego męża, to może nie zostałaby carycą. Ten problem z Polską, okej, ale może nie zostałaby carycą i za jej rządów Rosja nie podbiłaby Krymu. Może historia by się potoczyła inaczej, może dzisiaj to by nie było terytorium zapalne i nie ginęliby dzisiaj za niego ludzie. To wszystko miało zdecydowanie większy wpływ, seks, pieniądze i morderstwa, niż jakakolwiek bitwa
W bitwie się nam naparza kilkuset gości i po sprawie, tak? A naprawdę dużo ważniejszy w kontekście historycznym jest seks, pieniądze i morderstwa. O tym staramy się mówić, mimo że nie wszyscy chcą się jakby z tym pogodzić. Poza tym to wszystko, to wszystkich interesuje, no umówmy się. Pytanie jeszcze, jak już wiadomo, o czym mówimy, to jak o tym mówimy? I tutaj budzi ten język wiele kontrowersji. To nie jest tak, że tam jest bluzga na bluzganiu i tylko na tym to polega. Nie, my owszem mówimy językiem prostym, ale ja wam zaraz powiem dlaczego. Większość z was na pewno tutaj jest z Lublina. W okolicach 11 listopada dostałem taką informację, że będzie konferencja naukowa na jednym z uniwersytetów, żeby tutaj nie podawać nazw. I w nazwie tej konferencji było 8 słów i nie znałem 6. Nie wiedziałem, co znaczą, a znam trochę słów. Nie miałem bladego pojęcia, co znaczą i mam takie wrażenie, że w świecie szeroko pojętej nauki albo czegoś, co byśmy nazwali jakimś profesjonalnym podejściem, jeżeli coś nie ma jakichś takich fancy słów, czyli takich przekombinowanych, to już nie jest nauka, to już nie jest historyczne. Kłamstwo. My mówimy jakby językiem prostym, ale absolutnie nie mówimy do prostaków. Mówimy językiem prostym po to, żeby to dotarło do jak największej ilości ludzi, bo uważamy, że przekazujemy wartości, które powinny do jak największej ilości ludzi dotrzeć. I nie ma nic ujmującego w powiedzeniu, że Henryk Walezy zapraszał do swoich sypialni prostytutki i jego ulubioną rozrywką było podpalanie im włosów łonowych. Dlaczego nie możemy o tym powiedzieć? Dlaczego nie możemy o tym powiedzieć głośno i musimy to wszystko owijać w bawełnę albo nie mówić o tym w ogóle? Po pierwsze, to ludzi interesuje, a po drugie, to jest ważne, bo daje nam światło, jakim ten gość w ogóle mógł być człowiekiem, prawda? I to już wyjaśnia wiele jego decyzji. Może nie politycznych, ale bo na polityczne miał mało czasu, ale w ogóle decyzji. No wow! Więc warto mówić prostym językiem, jeśli tylko mówi się na temat, bo mam wrażenie, że wiele osób zapomina jakby o podstawowej cesze języka. Wyznacznikiem języka jest to, jak łatwo przekazuje się nim informacje. Jezu, mówmy prosto, naprawdę, to nie jest problem, tylko mówmy z sensem i na temat. Żeby nie było, że tutaj robię z siebie jakąś gwiazdę, ze mnie i z moich kolegów, bo tak jak mówiłem, ja jestem tylko tutaj częścią ekipy. To nie jest jedyny sposób, żeby historię przekazywać fajnie. Mamy fantastyczne technologie i możliwości już teraz, żeby przekazywać historię w sposób nowy, nowoczesny i cholernie atrakcyjny. Wyobraźmy sobie, okej, dlaczego 3 gości z Wielkiej Brytanii mogło ze swoim motoryzacyjnym show zrobić furorę, a później jeszcze pojechać w trasę koncertową, robić to na żywo na stadionach? I idąc tym tropem, dlaczego my, zakładając, albo może my to duże słowo, dlaczego wszyscy zainteresowani tematem co roku w środek lata, gdzie jest gorąco jak diabli, muszą dymać gdzieś na koniec Polski, żeby zobaczyć bitwę pod Grunwaldem? Nie możemy zrobić bitwy pod Grunwaldem na Narodowym. Był już zalany wodą, były mistrzostwa w surfingu. Zrobić przy 50 tysiącach ludzi, którzy mogą sobie siedzieć, słuchać tego komentatora, którego wreszcie słychać. Ci ludzie się tam mogą prać na dole, ale wreszcie ktoś to zrozumie. Co było 2 tygodnie temu? Kłamstwo. W listopadzie. W każdym razie, ale dlaczego nie możemy robić takich eventów? Możemy, tylko wreszcie weźmy pod uwagę to, że ta historia jest ważna i jest fascynująca. Jest fascynująca, bo jest ciekawa i jest ważna dlatego, że to już tak kończąc, puentując wręcz, uświadamiając sobie to, że postaci historyczne były takie jak my, lubiły to samo, co my, ale znając historię i mogąc się w niej odnieść, nam też będzie dużo łatwiej stać się postaciami historycznymi. Dzięki.